29 finał za nami. Pracę rozpoczęto tak naprawdę już w sierpniu, bo to pierwsze spotkania w urzędzie, na których konkretne decyzje jeszcze nie zapadły, no bo to była trwająca cały czas pandemia, ale tak na dobre prace rozkręciły się w październiku od powołania sztabu przy Chówcu Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP, a następnie założeniu go w fundacji, rejestracji wolontariuszy w miesiącu na początku listopada. Tak naprawdę 146 miejsc zostało zajętych do około 20 listopada. Potem skupiliśmy się na pozyskiwaniu gadżetów na aukcji Allegro, bo jak gdyby wiedzieliśmy, że to może być jedno z głównych źródeł dochodu dla orkiestry w tych czasach. No i następnie projekty gadżetów wielkoorkiestrowych, które można było nabyć w naszym sklepiku na rynku, który stał 25 stycznia, a także w dniu finału przed Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury. My swoim działaniem objęliśmy część powiatu dzierżoniowskiego, bo między innymi gminę Niemcza i gminę Pieszyce, no i miasto Dzierżoniów. Orkiestra grała, gra i grać będzie pewnie. To już 29 finał, 29 lat jest orkiestra z nami, także bardzo cieszymy się, że w Dzierżoniowie możemy uczestniczyć w tym wielkim, naprawdę ważnym wydarzeniu. Po raz 29, 29 lat to jest prawie ponad połowa życia mojego państwa, ale mówię, tutaj ważne jest to, że w ten sposób pokazujemy tą solidarność, chcemy wspólnie zbierać pieniądze. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby to były pieniądze, które zdecydują o jakości służby zdrowia w Polsce, bo oczywiście tych pieniędzy trzeba więcej, ale to jest coś takiego, że serce rośnie, właśnie ten finał w Ośpu co roku nas naprawdę inspiruje. Cieszymy się, że właśnie ta pierwsza niedziela, teraz jest to niedziela ostatnia stycznia, jest poświęcona właśnie tej wspólnej naszej pomocy i solidarności. No jest godzina 20:19 i na tablicy wyników 156 530 zł. Trwają jeszcze aukcje Allegro, które w tym roku też sztab wystawił rekordową ilość, bo ponad 70, a do tej pory chyba najwięcej mieliśmy 29. Są liczone jeszcze puszki wolontariuszy, niektóre skarbony stacjonarne, także ten wynik na pewno jeszcze ulegnie zmianie. 76 aukcji wystawionych na portalu akcyjnym Allegro przez Dzierżoniowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tą chwilę pozostało nam jeszcze 24 aukcje, a już mamy 43 tysiące z tych aukcji. To był strzał w dziesiątkę. Kosztowało nas to sporo pracy, żeby te aukcje powystawiać na Allegro. Natomiast efekt jest bardzo zadowalający, bardzo się z nich cieszymy. Najciekawsze aukcje to koszulka Roberta Lewandowskiego z podpisem, lot helikopterem nad Sudetami podarowany przez pana Kwiędacza. Lot już prawie 4000 zł, a cały czas ta kwota rośnie. Oprócz tego vouchery turystyczne do hotelu Niemcza Spa, do domku w Glinnie, Glinno 77. Także dużo mniejszych licytacji od dzierżoniowskich przedsiębiorców. Za te licytacje także serdecznie dziękujemy. Zostały sprzedane również 3 obiekty turystyczne. Twierdza Srebrna Góra, kwota 1720 zł. Wielka Sowa, wieża na Wielkiej Sowie, 2700 zł. I wieża ratuszowa w Dzierżoniowie, 1510 zł. Bardzo się z tych licytacji cieszymy. Ciężko tutaj było rokować, jakie mogą być datki wpłacane przez mieszkańców w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Ale tak widzimy po kwocie i to chyba mieszkańcy pozytywnie odpowiedzieli na nasze apele i bardzo hojnie wsparli orkiestrę. Co roku jestem wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomaganie jest naprawdę fajnym zajęciem. Ja do tego namawiam wszystkich. Dzięki zebranym pieniądzom chcę przypomnieć, że trafiają także ten sprzęt, który zakupuje fundacja, trafia do szpitala w Dzierżoniowie. W przestrzeni ostatnich lat jest to kwota ponad 800 tysięcy złotych. Dlatego zapraszam wszystkich tutaj mieszkańców do czynnego udziału w Wielkiej Orkiestrze, bo jak możemy zobaczyć, sprzęt jest w naszym szpitalu. Ten wieczór jest inny niż te wieczory wcześniejsze. W związku z tym, że nie odbyły się koncerty, no to ta atmosfera może nie jest bardzo smutna, ale na pewno odbiega dużo od tego, co było w poprzednich latach. Tradycji musiało stać się zadość i na parkingu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w formie zimnych ogni w kształcie serca odpaliliśmy tradycyjne światełko do nieba. W tym roku 1200 zł. Jestem bardzo z tego dumny, bo zawsze stawiam sobie pewien cel. W tym roku udało mi się zaprosić mieszkańców powiatu na Wielką Sowę, na nocne wejście. Tam też ochoczo wszyscy wrzucali do puszki. A dzisiaj ja kwestowałem na szczycie Śnieżki w Karkonoszach i tam też turyści przyjęli to bardzo dobrze, z uśmiechem i wspierali mnie ile mogli.
jest mobilizacja wśród mieszkańców Dzierżoniowa, w ogóle mobilizacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są gorące serca, bardzo się cieszymy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gości w sercach i będzie gościć do końca świata jeden dzień dłużej. Po raz kolejny bardzo mi miło i bardzo się cieszę tą małą swoją cegiełkę, że mogę dołożyć. Oczywiście jako burmistrz mi jest troszkę łatwiej, bo nieraz podchodzę do ludzi, a to tak, burmistrz, no to burmistrzowi wrzucimy. Nie? No i bardzo, bardzo to jest fajne, ale to nie dla burmistrza, nie dla urzędników, nie dla lekarzy, tylko dla tych dzieciaków, dla tych osób, które potrzebują tej pomocy. To jest właśnie takie wsparcie i po prostu zawsze będę grał z orkiestrą, ile tylko mi wystarczy sił i możliwości. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi Dariuszowi Kucharskiemu, pani burmistrz Dorocie Pieszczuk za pełne wsparcie, jakie otrzymał sztab od Dzierżoniowskiego Urzędu, także panu staroście i wicestaroście, bo też czynnie brali udział w Wielkiej Orkiestrze. Zawsze możemy liczyć na ich wsparcie, też przedsiębiorcom tutaj dzierżoniowskim, którzy sponsorowali nam wyżywienie dla wolontariuszy w postaci choćby napojów ciepłych, to restauracja McDonald's, Sensei Sushi, no i taki główny przedsiębiorca to Brico Marche. Dziękuję bardzo i zapraszam, widzimy się za rok, siema.